Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 127 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam przeróżnych wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. I raz na jakiś czas przypominam sobie, że całe szczęście, że zamknęłam mój podcast w ramach świadomego życia, bo tutaj można bardzo, bardzo wiele tematów podciągnąć i myślę, że tak będzie poniekąd dzisiaj. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę podzielić się z Wami tą rozmową, ponieważ z moją gościnią Olgą Drędą rozmawiało mi się naprawdę wspaniale. Temat jest moim zdaniem arcyciekawy, więc może przejdę do rzeczy. Są takie powiedzenia utarte już w naszym społeczeństwie, jak cudze chwalicie, swego nie znacie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, czy też trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu, choć to jest swoista kalka z języka angielskiego. Niemniej skłonność do idealizowania tego, co obce i odległe, jest po prostu ugruntowana w naszej naturze. Lubimy wyobrażać sobie, że w innych realiach, w innych warunkach, a konkretnie właśnie w innych kulturach czy tradycjach, żyje się ludziom po prostu lepiej. I to poszukiwanie szczęścia jest czymś, do czego wydaje mi się dąży tak naprawdę każdy z nas, więc nie jest dziwne, że obserwujemy coraz to nowe, choć za moment dowiemy się, że wcale niekoniecznie muszą one być nowe, a wręcz odgrzebane trendy, które mówią nam o tym, jaka jest recepta na dobre, szczęśliwe życie. Takie hasła jak Hygge, Lagom czy Nixon, które za chwilę rozszyfrujemy, są dowodem na to, że trwa moda na Skandynawię, którą możemy obserwować już od kilku lat. Dlatego warto przyjrzeć się temu, skąd wziął się fenomen tamtych kultur, dlaczego brzmią one tak kusząco, co łączy je z włoskim La Dolce Vita, czy na przykład z japońskim Zen i dlaczego na przykład moda na Amerykę przeminęła. No moim zdaniem fascynujące tematy. Jeszcze Wam pokrótce przedstawię moją gościnię. Jest to, tak jak powiedziałam, Olga Drenda, autorka książek, tłumaczka, dziennikarka i antropolożka wizualna. Od 2013 roku prowadzi stronę na Facebooku Duchologia, która jest poświęcona widmom epoki transformacji. I pisze też do miesięcznika Znak, który tak jak co miesiąc jest patronem podcastu. I jeżeli macie ochotę kupić najnowszy numer Znaku, to z kodem Karolina S dostaniecie 20% zniżki. W opisie zostawiam Wam link do zakupu miesięcznika. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałam tylko przypomnieć, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep. Znajdziecie tam moje produkty elektroniczne, moje e-booki. Jest to foodbook, czyli książka z pysznymi, prostymi, zdrowymi, roślinnymi przepisami. Są to holistyczne pozdrowienia, czyli moja historia i filozofia zdrowego podejścia do zdrowego stylu życia i jest też codziennik, czyli wyjątkowe narzędzie do samorozwoju, do pracy nad sobą. Jest to taka noteso książka, która każdego dnia przez rok zadaje Wam inne pytanie skłaniające do autorefleksji, właśnie samopoznania, zrozumienia swoich emocji, relacji, pragnień i wyznaczania też sobie celów. Także zaglądajcie do opisu po więcej informacji. Dodam, że to ostatnia chwila, żeby wesprzeć Stowarzyszenie Otwarte Klatki, ponieważ ja w 2021 roku co miesiąc przeznaczam 10% zysków z mojego sklepu na inny cel charytatywny i w styczniu są to zwierzaki. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Olgą Drędą. Olga, bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście, bardzo cieszę się na naszą rozmowę. Mam do Ciebie bardzo wiele pytań, ale chciałabym zacząć może od czegoś nieco bardziej prywatnego. Dobrze. Ciekawi mnie, czy miałaś w swoim życiu, albo może masz, taką fascynację inną kulturą? Czy przeżywałaś coś takiego, że idealizowałaś sobie to, jak żyją ludzie w innym społeczeństwie? O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Zacznę od tego, że też bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Ale jeżeli chodzi o te fascynacje innymi kulturami, no to skończyłam etnologię i antropologię kultury, a to jest bardzo często motywacją ludzi, którzy idą na te studia właśnie dlatego, że fascynują się albo jakąś konkretną kulturą, albo jakąś konkretną częścią świata i chcieliby dowiedzieć się
o niej więcej, że czują jakąś więź, pomimo tego, że sami wychowali się w zupełnie innym kontekście, to czują jakąś fascynację i jakąś bliskość. Czasami się rozczarowują, dlatego że ja akurat studiowałam w Krakowie, gdzie największy nacisk był jednak na kulturę polską. I ja może nie spodziewając się bardzo wiele, odkryłam, że jednak ta tematyka bardzo mi pasuje. Właśnie tematyka lokalna i że bardzo się tym zainteresowałam faktycznie. Jakby im dalej im dłużej trwały studia i im więcej takich studentów, którzy spodziewali się, że na przykład dowiedzą się więcej o, powiedzmy, szamanach syberyjskich, to był wtedy modny temat, to podpadali i przenieśli się do Poznania albo Torunia, gdzie faktycznie taka tematyka jest obecna. Ja studiowałam w Krakowie. Ale czy idąc na studia właśnie liczyłaś na to, że zgłębisz jakąś zupełnie inną kulturę? Akurat nie i starałam się to robić na własną rękę, dlatego że przyznaję, że mnie fascynują elementy różnych innych kultur. Na pewno różne wycinkowe zjawiska, powiedzmy sztuka czy kino danego kraju. I na pewno pamiętam, że właśnie wtedy, kiedy studiowałam, też pojawiła się moda na kino dalekowschodnie i to mnie bardzo urzekło, że pamiętam, że bardzo, bardzo lubiłam filmy o Karwaja na przykład. Czy pamiętam, że kino japońskie też mnie jakoś urzekało. I na pewno właśnie kraje Dalekiego Wschodu mnie fascynowały i do tej pory na pewno design, na pewno estetyka właśnie, czy ilustracja na przykład z Japonii, Korei czy z Hongkongu bardzo do mnie trafia. I myślę, że przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o te kraje, to jakoś to mnie ciekawiło, natomiast nigdy nie na tyle, żeby, ja wiem, że są osoby również w Polsce, które naprawdę bardzo, bardzo mocno wsiąkają na przykład w fascynację przez popkulturę do szerszej kultury na przykład Korei. Moja przyjaciółka jest taką osobą, która samodzielnie też nauczyła się podstaw koreańskiego i faktycznie jakby bardzo, bardzo dużo wie już teraz, korespondując z ludźmi i jeżdżąc tam. Więc faktycznie wiem, że są takie osoby, które jakby w pewnym sensie wyrabiają sobie drugą tożsamość. Że właśnie stają się takim gościem, który jedną nogą już zaczyna w tej kulturze lepiej funkcjonować, prawda? Że zaczyna rozumieć w jej jakby sposób działania od środka. Ale myślisz, że w momencie zderzenia z tą kulturą, kiedy ta osoba rzeczywiście próbuje stać się częścią tej społeczności, którą tak sobie wyidealizowała, to nie jest rozczarowujące? Czy zazwyczaj to jest tak, że jednak zostajemy w tej naszej Polsce i żyjemy jedną nogą w Korei, ale trochę bardziej taką fantazją na temat tego kraju? Myślę, że mogą być właśnie dwie opcje i na pewno uświadomienie sobie, że no nie da się zupełnie przeprogramować ani swojej głowy, ani tego kontekstu właśnie, w którym zawsze jednak będzie się gościem. To jest jakiś ważny punkt zwrotny, w którym właśnie można wybrać którąś z dróg. Natomiast to ja przyznaję, że jest mi bliska taka, również jako badaczce, taka idea jednak synkretyzmu kultur, że one pożyczają wzajemnie od siebie, pozostają autonomiczne, ale wzajemnie na siebie wpływają, wzajemnie od siebie pożyczają. Że bardzo, bardzo trudno jest w tej chwili o jakąś stuprocentową autonomię, o taki destylat po prostu, nie wiem, czystej, powiedzmy, kultury polskiej. O czym, zwłaszcza jeżeli ktoś nurkuje nieco w klasyczną etnografię, to na przykład czytając literaturę, powiedzmy, nie wiem, Sklep Potrzeb Kulturalnych Antoniego Krocha, dowiaduje się, że powiedzmy, tradycyjny strój góralski był inspirowany na przykład mundurem austro-węgierskim. Więc, że jakby tradycja współczesna, ta, z którą mamy do czynienia, bardzo często jest tak zwaną tradycją wynalezioną. No właśnie, bo pojawia się coraz to jakiś nowy trend, czy
jakaś nowa właśnie fascynacja inną kulturą. Wydaje nam się, że tych pojęć jest coraz więcej, a czasami odnoszę wrażenie, że one w tej swojej esencji sprowadzają się do bardzo podobnych założeń i wartości, tylko sprawiają takie wrażenie, że jest ogromne urozmaicenie kulturowe. Zanim przejdziemy w ogóle do tych trendów, tak, bo też chętnie je omówię z tobą, to ciekawe jest to, że właśnie powiedziałaś, że ty dałaś się wciągnąć w tą zajawkę kulturą Polski, co tak. Myślę, że nie wiem też, jak to wyglądało na studiach, bo tak jak powiedziałaś, pewnie były osoby, które miały podobnie, ale powiedzmy przeciętny obywatel. Jednak myślę, że bardziej się utożsamia z takim stwierdzeniem właśnie, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i lubimy zaglądać do naszych sąsiadów lub nawet jeszcze dalej za granicę i idealizować sobie tą rzeczywistość polską. Ale właśnie zastanawiam się, czy na pewno rozmyślałaś o tym, skąd to się bierze, że my zakładamy, że ludzie z innych teł są szczęśliwsi i tam właśnie szukamy jakiejś takiej recepty na dobre życie? Myślę, że to jest troszeczkę taka specyfika jednak psychologiczna, że być może zaczynamy szukać jakichś, nie wiem, błędów czy niedociągnięć w samych sobie. Jest to też pewien fatalizm trochę, jakieś przekonanie, że po prostu z nami czy w naszym konkretnym kontekście już nic dobrego się nie da zrobić, więc po prostu trzeba przenieść się w jakiś inny, że to jest jakiś, jak to mawiają programiści, it's not a bug, it's a feature. I że wychodząc z takiego założenia po prostu, że trzeba zmienić system, w którym się żyje. I później okazuje się, że jednak nie jest to oczywiście prawdą, dlatego że jakby wizerunek danego miejsca, danego kraju, danego regionu oczywiście różni się od realiów, które, jak się okazuje, że jednak codzienne życie, jakieś codzienne wyzwania, obowiązki, zadania i kłopoty są prawdopodobnie całkiem zbliżone w różnych miejscach na świecie. Zastanawiam się, bo w ostatnich latach sądzę, że króluje Skandynawia. Też czekam na kolejne trendy, które przyniosą najbliższe lata, bo sądzę, że ten temat powoli też się kończy. Ale myślę sobie, czy Skandynawowie, też tak generalizując mocno ten rejon, też żyją taką fascynacją sobą nawzajem, czy oni szukają poza właśnie tymi swoimi granicami? Jakby zastanawiałaś się nad tym, badałaś to, czy jakby te wszystkie trendy u nich też funkcjonują? Myślę, że ja to troszeczkę starałam się wypatrzeć to gdzieś w literaturze, na przykład kiedy czytałam moją walkę Knausgårda. To on faktycznie trochę się mocuje z takimi stereotypami na temat Szwecji i Norwegii, bo żył w obu tych krajach i właśnie trochę tam te stereotypy i autostereotypy się pojawiają, że Norwegowie uważają się za bardziej zdroworozsądkowych od Szwedów, a Szwedzi może za jakichś bardziej uporządkowanych czy harmonijnych. Więc faktycznie trochę jakieś takie konflikty, które nie wiem, no być może dałoby się jakoś porównać do, nie wiem, różnic w postrzeganiu różnych narodów Europy Środkowej pewnie, że jednak są podobieństwa, ale też wewnątrz widać pewne konkretne różnice. Natomiast właśnie jeśli chodzi o tę modę na Skandynawię, z punktu widzenia nieskandynawskiego, to wydaje mi się, że troszeczkę bardziej mi się to kojarzy z taką fascynacją Ameryką, która w Polsce zaistniała w latach 90. i że troszeczkę tutaj zadziałał taki mechanizm, że jeżeli będziemy naśladować jakieś zachowania wyjątkowo skutecznie i dokładnie, czyli jeżeli skopiujemy tę zewnętrzną stronę, powierzchowność, to wtedy zmieni się też zawartość i że jeżeli będziemy żyć po skandynawsku, to również staniemy się najszczęśliwszym krajem świata, jak na przykład Dania. Dlatego, że właśnie w latach 90. naśladownictwo amerykańskiego stylu życia miało zrobić z Polski
kraj powszechnego sukcesu. Kolejny stan Ameryki. Tak. Wiesz co, zapytałam o to podejście Skandynawów i fajnie powiedziałaś właśnie, że oni w zasadzie się tak troszeczkę licytowali, kto ma lepsze podejście do życia. I tutaj już widzę taką ogromną różnicę między naszym środkowoeuropejskim chyba nastawieniem, bo też nie chcę, wiesz, tak bardzo generalizować, ale wydaje mi się, że my Polacy pomimo nadal dużej dozy takiego takiej dumy narodowej, jednak lubimy sobie umniejszać i właśnie doszukiwać się tego, co lepsze poza granicami, a jednak Skandynawowie wzajemnie mówili, my jesteśmy bardziej porządkowani, my jesteśmy bardziej tacy, tak. Więc to jest jednak, to jest takie pokrzepiające, miłe, że oni dostrzegają te wartości wynikające z ich mentalności. Tak, tak. Myślę, że jakby autostereotyp i pozytywny, i negatywny to jest właściwość tak naprawdę każdej grupy etnicznej i że myślę też, że jakaś doza autoironii czy samokrytycyzmu również jest pozytywna. Mhm. Ja na przykład to bardzo lubię w kulturze polskiej i w ogóle też w kulturze środkowoeuropejskiej, że jest taka autoironia, że umiemy pośmiać się z siebie, ale trochę w taki sposób, no powiedziałabym, że jest to humor nieco wisielczy. Mhm. Ale pamiętam, że kiedy czytałam taką powieść, już troszeczkę zapomnianą, 101 Reykjavik, właśnie z lat 90. poświęconą właśnie codzienności na Islandii, kiedy jeszcze Islandia nie była ani tak otwarta na emigrantów, ani nie była krajem, który w tej chwili uchodzi za jeden z wzorcowych, prawda? Mhm. Za super zorganizowane, bardzo demokratyczne społeczeństwo. Natomiast wtedy to był kraj troszeczkę bardziej marginalny jeszcze. I tam miałam czasami wrażenie, jakbym czytała książkę polskiego autora, że właśnie przedstawia Islandczyków jako naród wiecznych pechowców, malkontentów. Właśnie tak, którym nie do końca wszystko wychodzi i którzy właśnie jedyne co pozostaje to po prostu w taki ponury sposób żartować z siebie samych. Ale myślisz, że to jest społeczeństwo, które w ostatnim czasie wraz z takim dużym rozwojem gospodarczym, powiedzmy, i gospodarczym, ale też myślę dużą taką dozą autorefleksji narodowej. Czy oni też wprowadzili zmiany do swojego systemu myślenia, jakby stali się szczęśliwsi? Myślę, że musiałabym bardziej prześledzić chyba, jak wygląda współczesna literatura islandzka, czy ten odbiór się zmienił, bo no jest to jednak książka już dość stara, ale pamiętam, że wyniosłam z niej taki obraz, że Polacy to nie jest jedyny naród, który po prostu lubi sobie sam czasami dokopać i że być może nie jest to wyłącznie negatywne, że pewnie psychoterapeuci niekoniecznie się z tym zgodzą, ale jakby myślę, że jakieś żartowanie z własnych porażek. Ja akurat uważam, że może czasami być korzystne, przynajmniej w jakichś takich być może właśnie na polu takim bardziej wspólnotowym, czyli to słynne Polacy nic się nie stało. Uważam, że akurat to jest bardziej pokrzepiające niż jakieś pogrążające nas samych. Powiedziałaś o tym, że Dania uchodzi za najszczęśliwszy kraj, też to potwierdzają badania. Tak. No właśnie, więc jaki jest fenomen Duńczyków i słynnego hygge? No właśnie, czyli jest to dbanie o swój komfort chyba, tak najbardziej to można podsumować, że jest to takie dbanie o to, żeby było nam dobrze i przytulnie, prawda? No właśnie, przytulność to jest takie słowo. Tak, to nie jest koncept zupełnie nowy, dlatego że przecież już w XIX wieku w kontekście takiej kultury mieszczańskiej mówiono o Gemütlichkeit. Czyli właśnie przytulności, że tam, gdzie kultura mieszczańska w Niemczech, Austrii była bardzo rozwinięta, tam właśnie starano się, żeby wszystko było takie dość konwencjonalne, ładne, przyjemne, niezbyt wymagające, nie wystawiające na jakieś nadmierne konfrontacje ze światem, że właśnie taki komfort domowych pieleszy. Część z tego przeniknęła do kultury polskiej tak naprawdę i dzisiaj
oceniamy to nawet czasami jako elementy polskiej tradycji, czyli w tradycji ludowej, czyli wyszywane makatki, jelenie na rykowisku, czyli wszystko to, co zaczęło się podobać na powojennej wsi polskiej, to właśnie jest częścią tej XIX-wiecznej przytulności, czyli jakby to uprzytulnianie też trafiło koniec końców pod polskie strzechy. No ale Hygge myślę, że jest troszeczkę bardziej, jest bardziej przemyślane, i też na pewno różnica jest taka, że unika kiczu. Gemütlichkeit jest bardzo ściśle związane z kiczem, po prostu ma być śliczniutkie. Ma być śliczniutkie, stąd ten jeleń, aniołeczki rumiane, prawda, jakieś serweteczki, prawda? Ozdóbki. Tak, ozdóbki, dużo małych jakichś dekoracji, tkaniny, ornamenciki. Była kiedyś wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie o sztuce epoki Biedermajera i tam właśnie bardzo, bardzo dużo było takich przytulnych, krzepiących właśnie elementów dekoracyjnych. No bo Hygge jednak musi mieć ten element skandynawski, tej surowości, więc jakby tutaj trochę to nam się wyklucza właśnie z takim kiczem folklorystycznym, oczywiście nie ubliżając, tak też jakby ma to swój urok, ale przez to wydaje mi się, że jest to nieco bardziej eleganckie ujęcie tematu, ale też bardzo się zaniepokoiłam, czytając twój artykuł, ponieważ no, niby właśnie teraz mówisz, że to powstało już w XIX wieku, jednak ten trend przyszedł do nas stosunkowo niedawno i chyba przyszedł nieco sztucznie. Czy to rzeczywiście jest prawda, że moda na Hygge, moda na Skandynawię jest wykreowanym efektem jakiegoś takiego sprytnego marketingu? Myślę, że do pewnego stopnia tak. To znaczy, że prawdziwe zjawisko, że prawdziwy termin, który faktycznie funkcjonuje, myślę, że przerobiono w bardzo, bardzo sprytny sposób przemyślany. Nie mówię, że było to perfidne, tak, ale że było to pomysłowe. Że było to pomysłowe, żeby świadomie nazwać to filozofią życia. Że prawdopodobnie tak nie było. Że funkcjonowało to jako jakaś świadoma filozofia życia, ale myślę, że jest to bliskie takim różnym krzepiącym filozofiom. Trochę kojarzy mi się to z karierą tego słynnego plakatu brytyjskiego z czasów II wojny światowej, Keep Calm and Carry On, który tak naprawdę przez długi czas był zapomniany. I on zaczął się cieszyć jakimś swoim drugim życiem właśnie w designie ostatnich dekad i też zaczął być postrzegany jako wyraz jakiegoś brytyjskiego ducha narodowego, prawda, że jest to taki stoicyzm i spokój ducha pomimo okoliczności. No natomiast jakby on może nie był nie był wyciągany świadomie na jakieś sztandary, tylko właśnie stało się tak dopiero później, że zaczął się cieszyć z drugim życiem właśnie jako trochę taka tradycja wynaleziona, o której mówiłam. Tyle tylko, że z tradycjami wynalezionymi jest tak, że one trafiają do ludzi i zaczynają być tradycjami prawdziwymi. Trochę tak jak powiedzmy z jedzeniem karpia, które rozpowszechniło się pomimo tego, że na staropolskich stołach na Wigilię czasami jadano karpie, to nie był to nie była to ryba obowiązkowa i dopiero w Polsce powojennej tak się stało, a teraz jakoś przyjęło się, że niezależnie od regionu jednak ten karp się pojawia i tak samo w ciekawych badaniach dotyczących tradycji ślubnych i weselnych w Polsce, na przykład w tej chwili młodsze pokolenia uważają, że polską tradycją jest odprowadzanie panny młodej przez ojca do ołtarza, pomimo tego, że jest to przecież coś podpatrzonego w amerykańskich filmach, no, prawda? No właśnie, natomiast już zakodowało się to wśród tych pokoleń, które teraz zamierzają brać śluby, jako polski obyczaj. Tak. Pomimo tego, że nigdy nim nie był. Tak samo myślę, choć nie mam danych naukowych, myślę, że podobnie jest z kwestią druhen.
Tak, oczywiście, oczywiście, tak, choć jakby no, tutaj akurat mamy pewne odwołanie do staropolszczyzny, bo faktycznie były druhny na staropolskich weselach, no ale jednak w nowoczesnej Polsce nie bardzo, prawda? I jest to taka tradycja, która może tutaj została nie tyle wynaleziona, co przywrócona. Na chwilę bym uciekła w taką dygresję, bo też wiem, że ty interesujesz się tym, co działo się w Polsce w latach 80. i tym, w jaki sposób tamte doświadczenia też ukształtowały pokolenie, które rodziło się właśnie w tamtych latach, mówiąc dosyć ogólnie. I jak powiedziałaś o tej fascynacji kulturą amerykańską, to ja zobaczyłam po prostu piękną kalkę, w moim przypadku, tak, ja urodzona w latach 90. jakby mam właśnie w takim moim, nie mogę powiedzieć, jakby fundamencie gdzieś mojej wizji świata są te wzorce amerykańskie i dopiero teraz już jako właśnie osoba dorosła jestem w stanie weryfikować to, na ile była to pewnego rodzaju iluzja, idealizacja i tak samo, nie wiem, dzieci, które rodzą się teraz, dorastają teraz w powiedzmy dosyć sporej fascynacji choćby kulturą skandynawską, mogą uważać to za pewną wizję idealnej codzienności, tak jak dla mnie po prostu amerykański świat był czymś, do czego chciałam dążyć, zawsze chciałam być amerykańskim dzieckiem. Tak. I pamiętam, że obraziłam się obraziłam się na moich rodziców, jak miałam 12 lat, kiedy dowiedziałam się, że w wieku 3 lat mój tata miał propozycję pracy w Stanach. Ja powiedziałam, jak mogliście mi to zrobić, jak mogliście nie wyjechać, ja mogłam być amerykańskim dzieckiem, mogłam być po prostu najszczęśliwszym dzieckiem na świecie, który żyje w tym wspaniałym świecie po prostu dobrostanu. I to jest jednocześnie fascynujące i właśnie przerażające. Tak. I tak właśnie jak lata 80. ukształtowały pewną wizję, która mi nie jest na tyle znana i tak by oddaję tobie, jeżeli może uda się podzielić, co to było za wyobrażenie o świecie. Tak właśnie lata 90. upłynęły pod hasłem, i myślę, że 2000 początek też, myślę, pod hasłem tej Ameryki. Teraz rzeczywiście trochę inaczej wyobrażamy sobie tą szczęśliwą codzienność i myślę, że to jest niesamowite zjawisko. Tak, to jest prawda, że na pewno ten taki wizerunek Ameryki, który wpłynął bardzo silnie na Polskę, no to przecież to jest Ameryka czasów Reagana, to jest kultura sukcesu. No i w Polsce czasów transformacji to przyjęło się jako taka kopia jeden do jednego. Jest bardzo ciekawa książka na ten temat Magdy Szcześniak pod tytułem Normy widzialności. Przesłaniem tej książki jest to, że to, co uważamy za normalność, niekoniecznie tworzy się samo, ale bardzo często jest efektem negocjacji jakichś różnych sił, które mogą o tej rzeczywistości decydować. Więc w tamtym przypadku akurat to był przede wszystkim splot na pewno i polityki, i zagranicznych inwestycji, i mediów, które oczywiście miały siłę kreowania stylów życia. I one tworzyły taki aspiracyjny obraz i opowiadały o tym, jak należy się zachować. Czyli na przykład, jak powinien wyglądać prawdziwy biznesmen, żeby został uznany za biznesmena godnego kultury zachodniej. I na przełomie lat 80. i 90. Polscy przedsiębiorcy, oni mieli taki swój własny charakterystyczny strój, który podpatrzyli, to był taki miszmasz różnych elementów podpatrzonych troszeczkę z filmów, troszeczkę z reklam, na przykład nosili do garniturów białe skarpetki, dlatego że one kojarzyły się z takimi prestiżowymi sportami jak tenis. To była jakaś nasza polska interpretacja tego, rozumiem. Tak, tak, tak. Do takich garniturów w kolorach jak z Miami Vice, do tego białe skarpetki i mokasyny. Albo na przykład swetry tureckie, które wtedy też były czymś prestiżowym. No i okazało się, że już w latach 90., że zaczęły pojawiać się poradniki, które wyjaśniały, o nie, tak nie wolno. Okay. Prawdziwy biznesmen tak nie wygląda. Czyli to się nie spotkało z aprobatą na Zachodzie. Tak, tak, tak. Że właśnie ta jakaś lokalna wersja, lokalny taki kod wizerunkowy, on jak się okazało, no nie pasował do tej konwencji, za którą należało podążać, żeby po prostu na taki
na takiej zasadzie mimikry, imitacji. Troszeczkę też myślenia magicznego, że podobne czyni podobne, prawda? Zasada myślenia magicznego, czyli że jeżeli będziemy wyglądać jak amerykańscy biznesmeni, to będziemy takimi samymi ludźmi sukcesu. Fake it till you make it, myślę, że jest bardzo dobrym tutaj powiedzeniem. Tak. Ale też jest ciekawe właśnie, co mówisz, że jakby wtedy wydaje mi się, że istniały w takim razie takie poradniki dla mężczyzn, którzy przez większość czasu grali główną rolę na świecie, jakby nie patrzeć. Przynajmniej też bardziej się nimi interesowała kultura ewidentnie. Tak. I to mnie tak trochę bawi, że teraz pojawia się wiele poradników nieco bardziej, znaczy zdecydowanie bardziej dotyczących i zaadresowanych do kobiet, a nie wiem, właśnie powiedz mi, czy moja droga myślenia tutaj w ogóle jest poprawna, bo mam wrażenie, że te poradniki dla mężczyzn osiągnęły, okazały się skuteczne, bo tak ujednoliciły nam w pewien sposób społeczeństwo, że już teraz nie ma na nich takiego zapotrzebowania. I jakby tutaj mamy piękny efekt globalizacji. Chociaż muszę powiedzieć, że nic nie budzi większej wesołości na akurat stronie duchologia, niż kiedy wyciągam jakiś poradnik z wczesnych lat 90., gdzie właśnie jakiś człowiek sukcesu w garniturze podskakuje na ulicy z wielkim telefonem komórkowym i po prostu świętuje jakieś zwycięstwo. Że troszeczkę jest to z dzisiejszej perspektywy, właśnie ten kult sukcesu wydaje się śmieszny, dlatego że po prostu okazało się, że ten sukces okazał się dla wielu ludzi nieosiągalny. I że troszeczkę szwy tej kultury wyszły na wierzch, pokazując, co też, jeżeli pamiętasz taki filmik wiralowy Kim jesteś zwycięzcą, że tak naprawdę to działa w ten sposób, że trzeba powtarzać sobie ileś razy zaklęcie, które niekoniecznie będzie działało, prawda? No, ale jakby też kultura poradnikowa była, i to od początku XX wieku, na pewno jednym z absolutnych serc kultury amerykańskiej, że właśnie bardzo wiele poradników, które w reedycjach wychodzą również w Polsce, właśnie... 100 lat później. Tak. One biorą się z takiego nurtu New Thought, który łączył biznes, nowe technologie i bardzo modną wówczas teozofię. A co to jest teozofia z definicji? Tak, że jest to taka filozofia ezoteryczna troszeczkę, że trochę jakby taki ezoteryczny coaching, może w dużym uproszczeniu, i że faktycznie jakby wszystkie te poradniki, które zakładają, że można swoją myślą, swoim zachowaniem, gestami wpływać na ludzi. To wszystko jest dziedzictwem właśnie New Thought. Wszystkie te poradniki, że należy w jakiś sposób, nie wiem, wykonywać mimikę, gesty, że przez ubiór wpływa się na tłumy, że gwarancją sukcesu jest, jeżeli zrobisz dobre pierwsze wrażenie i tak dalej. To wszystko jest właśnie dziedzictwem tej kultury poradnikowej. No, natomiast jakby widząc na własne oczy, że bardzo wielu ludzi, którzy zainwestowali właśnie w to, żeby prezentować się i zachowywać, jak człowiek sukcesu spod igły, wcale tego sukcesu nie osiągnęli, no to myślę, że to sprawiło, że jakby prawdziwy wymiar zaczął docierać do ludzi, że jest to jednak, no jest to autoperswazja, jest to autokreacja. Że jest to coś, co być może motywować człowieka przez bardzo długi czas, ale może też go strasznie wypalić. Czyli myślisz, że my już obudziliśmy się trochę z tej iluzji? Myślę, że tak. Myślę, że tak, i całe szczęście. A wracając jeszcze do naszej Skandynawii, powiedziałyśmy o Danii, natomiast podobne, ale jednak inne filozofie narodziły się albo zostały odgrzebane właśnie w krajach sąsiadujących. Czym może się pochwalić Szwecja, Norwegia czy Finlandia? Tak, w Szwecji jest lagom, czyli w sam raz. To jest piękne. To jest tak. Filozofia umiaru. Ja muszę powiedzieć, że do mnie te rzeczy bardzo trafiają. Bardzo do mnie trafiają. Zastanawiałam się też, czy tak naprawdę one nie są troszeczkę jakimś nowym kostiumem dla
takich zasad, które, czy takich wartości, które były też obecne już w kulturze europejskiej i dlatego jakby dobrze się odnawiają. A masz takie na myśli ogólne europejskie. Tak, mam na myśli właśnie i stoicyzm i na przykład też takie, że cnota umiaru i umiarkowania, no to jest coś, co się wywodzi z filozofii Arystotelesa przecież. Że i potem zostało przejęte przez kulturę łacińską. Temperancja, prawda? Czyli umiarkowanie. Więc wszystko to są takie, to są takie wartości, które przejawiają się w różny sposób, że jeżeli przypomnimy sobie kulturę renesansu, prawda, i właśnie umiar i harmonię, że to są takie wątki, które jednak jakoś gdzieś bardzo, bardzo głęboko w takim kodzie kulturowym tego świata, świata Europy Łacińskiej leżą i dlatego myślę, że jakieś ich takie lokalne odmiany trafiają do nas dobrze, bo jest to coś, co na jakimś bardzo, bardzo głębokim poziomie jednak wydaje się znajome, ale jest ubrane w skandynawski design, który jest oczywiście atrakcyjny. Bardzo piękny i nośny. Tak, tak. I do mnie również bardzo trafia i mnie również się podoba. Więc myślę, że i może też wydaje się mniej nieprzystępny niż antyk. Być może o to chodzi. Czyli lagą oznacza nie za dużo, nie za mało. Tak. Piękne to jest. Takie właśnie aż mówiąc o tym, czuję się bardziej wyciszona. Co dla odmiany nam mogą zaproponować na przykład Norwegowie? Już nie pamiętam, jak nazywają się te ich filozofie. Tak, w Norwegii nie pamiętam, co tam dokładnie było akurat, ale w Finlandii wiem, że jest coś, co jest bardzo polskie moim zdaniem. I oni mają filozofię sisu, co nie jest koniecznie przekładalne, jak wiele tych słów właśnie, że nie ma swojego odpowiednika, ale jest to coś pomiędzy wytrwałością a brawurą. Okay. I myślę, że to jest taka umiejętność mobilizacji, albo ignorowania zagrożenia, że trochę to jest taka ułańska fantazja, okay. Ale czyli też... system wyparcia? Tak, no tak i nie, bo też wydaje mi się, że taka mobilizacja na krótką metę właśnie w jakiejś sytuacji, że to jest coś, co pomaga przetrwać kryzys. Takie damy radę. Tak, że to jest takie damy radę właśnie, że to jest coś pomiędzy właśnie wytrwałością, a odwagą na granicy brawury. I że to jest coś, co czasami tak, też to bywa potrzebne. Że nie, widzę tą polskość tutaj. Nie należy stosować tego cały czas, ale ja również to lubię i to podoba mi się jakoś w tym polskim kodzie. A myślisz, że co przyjdzie po Skandynawii? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Widzę, że jest teraz, na przykład widziałam poradnik Nixen, czyli holenderskiej sztuki nic nie robienia. I wydaje mi się, że to jest akurat bardzo, bardzo przydatne i potrzebne, bo myślę, że choć może to jest może to jest jakaś autoterapia dla Holendrów, bo akurat czytałam niedawno tutaj. Trzeba mi wybaczyć, mogę sprawdzić szybko na telefonie nazwisko autora, że niestety nie pamiętam w tej chwili, ale... Podlinkujemy w opisie. Miesięcznik Znak publikował fantastyczny cykl tekstów dotyczących kultury niderlandzkiej i że bardzo, bardzo długo takim absolutnie ścisłym, podstawowym elementem holenderskiej tradycji i codzienności było bardzo dokładne, bardzo pracochłonne, bardzo szczegółowe sprzątanie wszystkiego, włącznie ze ściąganiem dachówek, żeby je odkurzyć i położyć na nowo. I że wiązało się to trochę z takim duchem wspólnotowym, że ludzie nadzorują się nawzajem, żeby sprawdzać, czy każdy z nich jest wystarczająco dobrym obywatelem. Okay. I że dobry, cnotliwy obywatel dba o porządek, że czyste ręce i czyste zęby to jest również czyste sumienie w największym skrócie i myślę, że może trochę ta filozofia nic nie robienia jest takim zasłużonym odpoczynkiem po prostu po wiekach biegania z miotłą. Musieli stworzyć coś, co im jako
kolektywowi pomoże wyluzować może nieco. Chyba tak. I też to jest chyba fajna kontra do takiego amerykańskiego pędu. Tak, tak. Myślę, że Holandia w tej chwili ma taki pozytywny wizerunek faktycznie w takiego wyluzowanego kraju i Polacy, którzy emigrują tam, doceniają to faktycznie. Że z tego, co zauważyłam, to bardzo często właśnie zauważają to, że mogą żyć nieco spokojniej i nie wiąże się to tylko z zarobkami. A powiedz mi, wiesz, kiedy taki swój boom przeżyła fascynacja Japonią, czy fascynacja zen? Jakby, czy to jest tak? Bo mi się wydaje, że to jest cały czas gdzieś w obiegu. Tak, ja też tak. Czytałam ostatnio właśnie książkę Ikigai o właśnie sekret, oczywiście chwytliwy tytuł, tak? Sekret długiego życia, długiego i szczęśliwego życia według Japończyków. Czy to jest właśnie temat, który zawsze gdzieś tam się pojawia, czy on też miał taki swój moment szczytowy, jak przed Skandynawią? On mi się bardzo kojarzy z latami 80. Bardzo lubię taką kompilację, która została wydana niedawno, Kankyo Ongaku. To jest składanka utworów, które zostały zamówione przez wielkie japońskie korporacje u kompozytorów muzyki kameralnej, muzyki elektronicznej. Jest to taka kojąca muzyka ambientowa właśnie, która ma pomagać w pracy albo ma pomagać odprężyć się po pracy. I jest taka bardzo, bardzo minimalistyczna i projekt okładki tej płyty. Myślę, że to się bardzo wiąże, właśnie taka wizerunkowa, uproszczona wersja filozofii zen wiąże się właśnie z tym momentem wielkiego sukcesu Japonii w latach 80. jako takiego kraju przyszłości, który jednocześnie był bardzo odległy i bardzo fascynujący. I myślę, że moja fascynacja trochę była zakorzeniona właśnie jeszcze w tamtym świecie, bo jednak pamiętajmy, że filozofia zen sama w sobie, ona jest oparta często na paradoksach. Ona jest oparta na paradoksach, na wysiłku umysłowym, na również na oderwaniu się od ego, prawda? I że jest to filozofia bardzo wymagająca. To jest ciekawe, bo właśnie mówisz, że to odniosło największy sukces, kiedy Japonia się odbiła, rozwijała i zrobiła wrażenie na całym świecie, a tak naprawdę te sekrety szczęścia zawarte tam są bardzo zakorzenione w tradycji prostych ludzi, tak naprawdę. I to jest, myślę, ciekawe. I tak powiedziałaś o paradoksach, to pamiętam z tej lektury właśnie to, że powinniśmy żyć z myślą o tym, że wszystko, co najcenniejsze, zostanie nam odebrane. Tak. Więc nie jest to filozofia chwytaj dzień, wszystko jest super, tylko właśnie zastanów się, taka właśnie wręcz ma takie podłoże mocno nostalgiczne, ale przez to przygotowuje nas na to może po prostu spokojne i szczęśliwsze życie. Tak, to jest ten termin mono no aware, prawda? Czyli, że we wszystkim, co istnieje, jest zawarty jego koniec, prawda? I jeszcze akurat w tej filozofii Ikigai ona się wiąże z tym, że sekretem długowieczności jest poczucie, że życie ma sens. I to również w literaturze, zwłaszcza po II wojnie światowej, no bo przecież zdaje się, że Ikigai badano trochę pod tym kątem, prawda? Że to była trochę taka filozofia przetrwania właśnie po klęsce II wojny światowej. Ale ja widzę troszeczkę podobne myśli w literaturze takiej z pogranicza filozofii i psychologii i psychiatrii, czyli na przykład w książkach Antoniego Kępińskiego albo Wiktora Frankla, którzy właśnie czy nawet Albert Camus, którzy właśnie mówili o tym, że jakby istotne jest, ja bardzo lubię to, co Camus mówił, że życie i świat nie ma sensu, ale warto jest funkcjonować tak, jakby jednak miał, prawda? Natomiast właśnie też, a Kępiński i Frank pisali jednak o takim bardziej humanistycznym, faktycznym doświadczeniu tego sensu i znaczenia, że jest to coś, co faktycznie pomaga funkcjonować. Bo to jest właśnie też chyba ten paradoks, że tak patrząc na to bardzo logicznie, nasze jednostkowe działania i nasze istnienie jest dość bezsensowne i wręcz znikome, ale jednocześnie przez to, że nie ma, też będę frazować bardzo, przez to, że nie ma teoretycznie żadnego sensu,
może mieć każdy sens. Tak. No. Bo my możemy sobie wybrać dowolną rzecz i dać jej 100% poczucia, że to nas spełnia i że to czyni nas wartościowymi w społeczeństwie. I uważam, że to jest dla mnie fascynujące. I choć dla wielu osób taka lektura właśnie książki o Ikigai może być dobijająca i pokazująca jednak właśnie ten bezsens naszego istnienia, dla mnie to było takie wow, to jest świetna zabawa. I myślę, że jest to jednak trochę... przystępniejsze niż czytanie o egzystencjalizmie, które mówi nam mniej więcej to samo, prawda? No ale jest już też od kilkudziesięciu lat niemodne. Tak, tak, bo nie ma w nim tego pierwiastka zabawy, a tak. Chyba my tego trochę poszukujemy w ostatnim czasie. No choć po egzystencjalizmie we Francji przecież pojawił się sytuacjonizm, który właśnie na tę zabawę i tworzenie własnego świata w kładzie na kreatywność, na traktowanie świata jako jakiejś materii, żeby zbudować swój własny. Że przecież w kolejnej dekadzie właśnie po filozofach egzystencjalizmu pojawili się sytuacjoniści, więc może faktycznie taki jest bieg rzeczy. Tym bardziej jestem ciekawa, co nadejdzie w kolejnych latach w kontrze właśnie do tej przytulności, bo mi się też podoba to, że zaczęliśmy bardziej patrzeć na to, że my mamy też władzę nad tym, żeby stworzyć sobie bardziej szczęśliwe i komfortowe warunki do życia, że to jest taki powrót do siebie i dbania o siebie, które finalnie procentuje, że jesteśmy też lepszymi obywatelami. Idziemy teraz jeszcze właśnie dalej w tą skrajność, może przez nic nie robienie holenderskie, ale tym bardziej właśnie mnie intryguje, co przyjdzie w kontrze, jak już nam się znudzi to głaskanie siebie i mówienie sobie, że możesz właśnie mieć ten self-care, tak teraz popularny. Tak, to jest bardzo ciekawe. Ja uważam, że takie założenie, które jest troszeczkę rewolucyjne, że nie trzeba zaprzeczać sobie i że nie trzeba odciąć się od swoich własnych potrzeb, żeby być też dobrym członkiem społeczeństwa, jest dla mnie bardzo ważne. Uważam, że właśnie jako kontra do takiego absolutnego samopoświęcenia, odwrócenie tej zasady, że tylko poświęcając się dla świata możesz nadać sens swojemu życiu, myślę, że to jest myśl dość rewolucyjna, ale uważam, że jest również bardzo dobra, dlatego że myślę, że wielu ludziom może przynieść spokój i ulgę i na jakąś dłuższą metę faktycznie mam nadzieję, że może trochę zharmonizować też relacje społeczne. A propos i dbania o siebie, i cieszenia się swoją codziennością, i dbania o relacje społeczne, to też nasuwa mi się myśl o La Dolce Vita. I to też jest takie podejście do życia, które jest chyba bliskie mojemu, bo zawsze bardzo ceniłam sobie taką celebrację życia i myślę, że to jest tak ta nasza... Nie wiem, to nasz obrazek Włoch i Włochów poniekąd. Na ile to rzeczywiście tak wygląda, nie wiem, ale jest to na pewno coś, co dla mnie jest utożsamiane po prostu ze szczęściem i radością każdego dnia. I właśnie zastanawiam się, czy też La Dolce Vita już też się trochę skończyła, czy ona też zawsze gdzieś trwa w naszej świadomości. Kiedy miała swój taki najbardziej popularny czas? O, na pewno lata 50., 60., czyli ja od razu widzę, ja też bardzo lubię tą wizualną stronę, czyli po prostu skutery włoskie, prawda? Tak. Świetny design, kino, tak. Piękne stroje i tak dalej. Tak, że to jest klimat, który bardzo, bardzo lubię, przyznaję. Czy ta fantazja się skończyła? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlatego że nie jestem na bieżąco w ogóle akurat z kulturą włoską, ale na pewno to jest, jako legenda, to ma potężną siłę oddziaływania. To do mnie również przemawia w fotografii, że widzę, że jest to akurat taka konwencja, która jest wykorzystywana chętnie też w sesjach fotograficznych. I myślę, że jest to... Jest to coś, co ja bardzo lubię, bo jest to coś bardzo kuszącego. Jest to coś bardzo kuszącego, co wymaga też pewnej odwagi, to znaczy powiedzenia sobie, że zasługujesz na dobre rzeczy. A myślę, że dla wielu ludzi to jest bardzo duże wyzwanie. To znaczy, że jakby dobre rzeczy, takie, które cię cieszą, które sprawiają ci przyjemność, mogą być codzienną częścią twojego życia, a nie tylko czymś absolutnie odświętnym.
tylko że odświętność może być częścią codzienności, prawda? I myślę, że to jest też coś, co można wnieść jakoś do swojego codziennego doświadczenia. Ja bym się nawet pokusiła teraz w takim razie o taką wizję przyszłości, bo jednak Skandynawia z oczywiście całą masą różnych mądrych przemyśleń i tradycji jest jednak utożsamiana z samotnością i izolacją. Są to narody uważane za nieco bardziej zdystansowane i oziębłe. I sądzę, że może nawet doświadczenia tych ostatnich miesięcy i minionego roku, które pokazały nam, jak bardzo niekorzystnie może na nas wpłynąć takie odizolowanie się od ludzi, to też pokazało, jak istotne są relacje i może właśnie moda na południe Europy, moda na Włochów, na Hiszpanów, będzie czymś, co nadejdzie, bo my tak bardzo jesteśmy teraz spragnieni tego siadania przy wspólnym stole, rozmów, dyskusji, właśnie ucztowania, zabawy, tańców, że ja wyczuwam, że to może być ta nasza kolejna właśnie aspiracja. Niewykluczone, chociaż trzeba będzie przemyśleć, jak to robić jeszcze w dystansie społecznym przez pewien czas, bo przecież mówimy akurat też o krajach, które bardzo ucierpiały w pandemii i też mówiono, że właśnie nieumiejętność jakiegoś powstrzymania się na pewien czas właśnie od tego życia wspólnotowego niestety wpłynęła na rozprzestrzenianie się wirusa, co jest strasznie smutne, dlatego że tak naprawdę okazało się, że po prostu choroba podkopuje nasze bliskie więzi, co niestety jest w tak zwanych legendach zarazy rozpoznawanych w folklorystyce, że właśnie choroba jako coś, co doprowadza bardzo szybko do izolowania się ludzi od siebie, również w sensie psychicznym. Też zostało bardzo dobrze przebadane i to jest faktycznie bardzo smutne, że jakby trzeba wybierać czasami albo zdrowie, albo bliskość, prawda? Jest to faktycznie okoliczności wymusiły na nas takie bardziej kameralne życie. I tutaj rzeczywiście może najbardziej wygranymi okażą się Skandynawowie, którzy sobie znacznie lepiej radzą w tej izolacji. Mam tutaj na myśli kwestię zdrowia psychicznego choćby, że to dla nich nie była aż tak duży przeskok między tym, jak wyglądała ich codzienność, a dla osób rzeczywiście z tych krajów, gdzie te ciągłe spotkania i biesiady były chlebem powszednim, to może być prawdziwe wyzwanie. Choć w Szwecji przecież zaistniała kontrowersja, że tam długo nie chciano wprowadzać obostrzeń, dlatego że polegano wyłącznie na zdrowym rozsądku ludzi i okazało się, że nie tędy droga. Tak, że to również nie jest coś, na czym można polegać w 100%. Więc faktycznie jakby myślę też, że może popularność różnych filozofii jest to sposób radzenia sobie też z nieprzewidywalnością świata, że chcielibyśmy mieć taki scenariusz właśnie, który nam zaprogramuje w troszeczkę życie. I dla mnie to również jest kuszące. Ja przyznaję, że nawet ja mam taką skłonność do entropii i osuwania się w chaos łatwo, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy i pamiętam, że chyba jedną z takich pierwszych popularnych filozofii to była filozofia sprzątania Marie Kondo. Ma nadal jest bardzo popularna. Próbowałam to przez chwileczkę wdrożyć, ale myślę, że chyba już za pierwszym razem absolutnie poległam, że stwierdziłam, że zupełnie nie mam do tego cierpliwości. Pomimo tego, że jakby tam jest takie założenie, że ten porządek w Twoim otoczeniu wywoła porządek w Twojej głowie. Ja jednak czułam, że chyba jednak musi być odwrotnie, że trzeba mieć jakąś tendencję po prostu do zamiłowania do porządku, żeby móc to wdrożyć. A ja byłam jakąś wyjątkowo oporną materią. Ale to też pokazuje właśnie, że ten cały wachlarz różnego rodzaju filozofii życia jest potrzebny, bo każdy trafi jednak do innego człowieka. A finalnie chyba ta esencja przekazu jest dość podobna. Jakbyśmy mogły tak wymienić takie założenia, które prawie wszędzie się powtarzają. Tak, ja nie jestem im zasadniczo przeciwna w ogóle. Ja nie uważam, żeby one były oszustwem. Tak jak czasami zdarzało mi się trafiać na jakieś artykuły, że to wszystko jest straszna ściema. Ale myślę, że tak naprawdę to
jestem zwolenniczką troszeczkę takiego podejścia, że jeśli coś nawet wygląda głupio, ale działa, to znaczy, że nie jest wcale takie głupie. Mhm. Czyli po prostu, jeśli komuś ta filozofia naprawdę pomaga funkcjonować, to nie to ma powodu. Problem? Tak, oczywiście. Nie ma powodu, żeby szkalować go za to. Więc faktycznie myślę, że one mogą pomagać. One mogą pozytywnie wpływać na życie, zwłaszcza, że jakieś takie ich podstawowe założenia, one są bardzo zdroworozsądkowe. To znaczy, żeby mierzyć siły na zamiary, żeby dbać o odpoczynek, żeby starać się wprowadzać jakąś równowagę w swoje życie, ale też, żeby pamiętać, że wszystko przemija, prawda? Mhm. Żeby już tak podsumowując wszystko, czy też, żeby starać się wypracować w sobie pewną psychiczną odporność na zmiany na przykład. Więc to wszystko, albo żeby nie mieć do siebie pretensji za to, że trzeba odpocząć, mhm. że to również jest ważne. Więc faktycznie no to są wszystko takie bardzo zdroworozsądkowe zasady takiej, myślę, że no pewnej higieny psychicznej, która myślę, że nie bardzo mogą komukolwiek zaszkodzić. Tak, i czy to będzie przybrane świeczkami, czy minimalistycznym mhm. wnętrzem, czy ogrodem wiśniowym, czy też włoską, nie wiem, jakąś willą skąpaną w słońcu, to już każdy może sam sobie ten kontekst tutaj do tego dorobić. Tak, to wszystko oczywiście ma bardzo duży potencjał marketingowy, tak. Ale to tutaj sama przyznaję, że ja wcale nie jestem na niego odporna. Mhm. I że przyznaję, że... Znaczy, że jest skuteczny. Tak, ja lubię ładne świeczki na przykład. Tak, tak. No właśnie. To kończąc już, chciałabym jednak wrócić do nas, do mhm. Polski, bo... Skoro w każdej kulturze jest coś, czego możemy się nauczyć, to wierzę w to, że my Polacy też potrafimy czerpać z jakichś własnych mądrości mhm. narodowych. Może nawet inne kraje w jakimś stopniu podziwiają nas mhm. za jakieś cechy. Jak ty to widzisz ze swoich obserwacji? Wyszedł nawet taki poradnik parę lat temu pod tytułem Jakoś to będzie. Mhm. Faktycznie on był może trochę bardziej takim mini przewodnikiem po kulturze polskiej dla początkujących, bo mhm. on był pomyślany trochę właśnie jako taki produkt eksportowy. Więc myślę, że próbowano faktycznie taką filozofię też, myślę, że całkiem pozytywnie i sympatycznie przedstawić. Faktycznie pamiętam, że taka próba była, choć niekoniecznie tam ze wszystkim się też zgadzałam, już nie pamiętam tego bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że to, co akurat ja w polskiej kulturze lubię, a co wielu osobom przeszkadza, to jest skłonność do improwizacji i bałaganiarstwo. Mhm. Czyli to, co w Niemczech zwykło się nazywać ironicznie polnische Wirtschaft. O! Czyli polska gospodarka. Tego się nie spodziewałam, dzięki. Jest to synonim bałaganu po prostu. Wow. Ale ja akurat uważam, że można z tego wyciągnąć dużo pozytywnego, dlatego że jest to coś, co sprzyja wynalazczości. Mhm. Jest to coś, co sprzyja wynalazczości, co sprzyja takiej doraźnej kreatywności. Masz na myśli prowizorce. Tak, napisałam Wyroby, czyli książkę, która jest w całości poświęcona faktycznie pomysłowości takiej opartej na takich rzeczach, które są dookoła nas, mhm. po prostu są dostępne pod ręką i tym, jak sobie radzić, jeżeli nie mamy dostępnych środków i sposobów, żeby mieć to, co chcemy i co nam się podoba, więc zrobimy sobie własne. Myślę, że właśnie ta troszeczkę chaotyczna skłonność do improwizacji, ona może nie jest wizualnie piękna, ale myślę, że ona często sprawia, że coś działa, mhm. że to są właśnie długo trzymające się prowizorki. Tak. Więc coś, co spełnia swoją funkcję, że niekoniecznie ma akurat jakiś potencjał designerski, ale jeżeli chodzi o działanie praktyczne, to tutaj po prostu się spełnia i myślę, że to też jest zaleta. Pokazuje, że potrafimy sobie poradzić w każdej sytuacji. Tak, tak. I uważam, że to jest cenne.
To co jeszcze jest takie bardzo polskie i dobre i coś, co może, mogłoby się przyjąć na przykład na Zachodzie? Mhm. Może nasza gościnność? Czy mamy ją, czy to jest też takie, że nam się tak wydaje, że jesteśmy tacy gościnni? Mi się wydaje, że to jest jednak troszeczkę mit. To znaczy, że to się różni regionalnie. Mhm. To się bardzo, bardzo różni, jeśli chodzi o regiony i faktycznie bywałam w takich miejscach w Polsce, gdzie naprawdę ta gościnność zupełnie zakręcała mi w głowie. Że kiedy pojechałam do Augustowa, to faktycznie po prostu miałam taką myśl, aha, więc to jest ta polska gościnność. Ale z drugiej strony ja sama już pamiętam, że i się wychowałam i jakoś moje otoczenie też ludzie z bardzo różnych zawodów, grup społecznych i tak dalej dzielili jednak ten zwyczaj, że żeby nie przychodzić do siebie bez zapowiedzi i się za bardzo nie zasiadywać. Więc jednak to była taka gościnność umiarkowana. To jest ciekawe, bo myślę, że to też może łączyć się z taką cechą naszą, przepraszam, zastaw się, a postaw się, że ja czasami obserwując różnego rodzaju sytuacje społeczne, międzypokoleniowe często w Polsce, zastanawiam się, gdzie kończy się gościnność, a zaczyna się to, że chcę pokazać, że mogę Cię przyjąć w taki, a nie inny tak, sposób. I to jest trochę martwiące. Tak, bo to jest też trochę kompensacyjne i ja to rozumiem, że to jest troszeczkę tak, że jakby ktoś po prostu chce się w ten sposób poczuć lepiej. I właśnie przez obdarowywanie. Więc faktycznie to jest, to może być bardzo pozytywna rzecz, która skrywa w sobie jakąś niepewność czy jakiś kompleks. Ale myślę, że tak często jest z wieloma zachowaniami w kulturze, że one nie tylko polskiej, tylko dowolnej, że one faktycznie mogą mogą skrywać w sobie kompleksy. Tak, trochę tak, czy jakąś właśnie niepewność, czy niezadowolenie z siebie, że no i to też jednak trzeba zrozumieć. Tak, ma to swoje argumenty w historii. Tak. Trudno mi jest jakoś, jakby coś, co zupełnie akurat do mojego charakteru nie pasuje, a co jednak w polskiej codzienności jest częste, to jest pewna impulsywność. Ja tutaj jednak jestem bardziej skandynawska, czy zen. Tak. Ale to już są jakieś cechy indywidualne, że jakoś taka, nie wiem, porywcza dyskusja. To nie jest w moim stylu. Ale na pewno jakaś taka lekko anarchistyczna skłonność do właśnie nie wiem, pójścia nie główną drogą, tylko jakimiś opłotkami. Myślę, że to jest też tak, że trochę To też jest z tą improwizacją i tak. Kombinowanie też miewa dobrą stronę, tak. Pomimo tego, że często się wiąże z nieuczciwością, ale myślę, że czasami może też oznaczać znalezienie drogi wyjścia tam, gdzie wydaje się, że wyjścia nie ma. Może jednak zakończmy takim bardziej, jeszcze taką bardziej pozytywną cechą. Wierzę, że jeszcze jest coś takiego naszego. No tak, bo ja tutaj staram się chyba odczarować, staram się odczarować jakieś cechy negatywne, prawda? Ale myślę, że jest w polskiej kulturze, ja bardzo lubię autoironię. Bardzo lubię autoironię bardzo lubię umiejętność śmiania się z siebie i to, że mamy takie poczucie absurdu. Tak, że mamy takie poczucie absurdu rzeczywistości i że po prostu mamy pewien dystans. Tak. I to też pokazuje, że mamy zdolność do krytycznego myślenia. Tak, właśnie. Krytyczne myślenie, dystans i taki, powiedziałabym, zdrowy rozsądek, że to jest też coś, co na co dzień w polskiej kulturze jest obecne. I myślę, że jest też, wbrew pozorom i wbrew temu, co ludzie często mówią, że jest dość dużo serdeczności. Często ludzi irytuje skłonność do używania zdrobnień, ale ja przyznaję, że ja to polubiłam, choć kiedyś mnie bardzo śmieszyło, ale teraz już nawet jak mówię smacznej kawusi, to mówię to nieironicznie. Ale też to, co ja zaobserwowałam też przez lata mieszkania za granicą, to że Polacy
wydaje mi się, i to jest dla mnie pozytywna bardzo cecha, są jednak ludźmi szczerymi i bezpośrednimi. Tak. I nigdy na to nie patrzyłam w ten sposób, wychowując się tutaj przez całe swoje życie, ale dopiero mieszkając w Wielkiej Brytanii zobaczyłam, jak powierzchowne są często relacje międzyludzkie, a w Polsce jednak zazwyczaj jak kogoś nie lubisz, to po prostu dopowiesz prosto w twarz. I właśnie tutaj wchodzi może czasem ta impulsywność. Ale dzięki temu mamy możliwość nawiązywania bliższych, głębszych relacji właśnie z ludźmi, którzy jednak nam odpowiadają. No tak, bo nie ma takiego silnego konwenansu, a wszędzie tam, gdzie jest bardzo jakiś mocny konwenans społeczny, to tam po prostu ludzie muszą się zachowywać zgodnie z pewnym utartym scenariuszem, a myślę, że w tej chwili w Polsce tego nie ma. Więc faktycznie to pozwala wtedy może ludziom jakoś bardziej wyrażać to, co faktycznie myślą i czują. Miejmy nadzieję zatem, że wpływy zachodnie, mówiąc tak bardzo ogólnie, nie sprawią, że my też nałożymy ten filtr, co tam słychać, wszystko dobrze i nadal będziemy potrafili tak wyrażać to, co czujemy i być otwartymi i szczerymi wobec siebie. No tak, tak naprawdę przecież psychologowie by powiedzieli, że jeżeli czujemy się źle, to zaprzeczanie temu i używanie tak zwanej fatycznej funkcji mowy niekoniecznie jest dobrą metodą i że równie dobrze można powiedzieć zgodnie ze swoim samopoczuciem, że no nie czujemy się najlepiej. Tak, choć jest to może być czasem trudne, ale uczmy się tego. Myślę, szczególnie w takich czasach, jakie mamy teraz, jest to szczególnie ważne. Powiedz, Olga, na koniec może o swojej nowej książce, w ogóle o wszystkich Twoich publikacjach, bo myślę, że powiedziałaś o tylu ciekawych rzeczach, też odesłałaś nas do wielu ciekawych pozycji w literaturze, że jest to bez wątpienia coś bliskie Twojemu sercu, a sama jesteś też twórczynią. Dziękuję. No, 2 miesiące temu ukazała się książka, którą napisałyśmy wspólnie z Małgorzatą Halber, książka o miłości. I to jest temat odrobinkę dla mnie nowy, choć książkę w dialogu pisałam już wcześniej z profesorem Bartłomiejem Dobroczyńskim, czyli jest Nasze życie, więc jest to książka, myślę, że trochę podobna w duchu, bo jest to takie wspólne filozofowanie, wspólny namysł. Zastanawianie się właśnie nad tym, co myślimy o miłości i dlaczego trudno jest nam się komunikować czasami i może też jak dochodziłyśmy do tego metodą prób i błędów i przez liczne porażki, że przede wszystkim warto jest mówić i warto jest mówić o wszystkim, więc to jest to jest książka najnowsza. W tej chwili pracuję nad książką na temat, który już tutaj troszeczkę się pojawiał w innych kontekstach, to znaczy książkę właśnie o humorze, absurdzie i nonsensie w Polsce. Mhm. Super. I kiedy planujesz wydanie jej mniej więcej? Mam nadzieję, że w tym roku. Na razie pisze się. To trzymam kciuki i bardzo mi się podoba stwierdzenie wspólne filozofowanie, bo czasem mam takie podejście do tego podcastu i bardzo miło było mi trochę pofilozofować z Tobą dzisiaj. Super. Także życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci za tę rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze do porozmawiania. Tak, to ja dziękuję. Dziękuję Wam z całego serca za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze, co tydzień, niczym zdarta płyta, przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie. I będzie mi bardzo miło, jeżeli słuchacie podcastu i będziecie mieć ochotę wystawić mu kilka słów recenzji w aplikacji podcasty, czyli na iTunesie. Możecie napisać kilka słów opinii oraz zostawić wybraną liczbę gwiazdek na Spotify. Możecie dodać podcast do obserwowanych na YouTubie, zasubskrybować kanał, już mówię tak szybko, że ewidentnie kończymy, zostawić łapkę w górę, napisać kilka słów komentarza. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Jestem za te wszystkie słowa i czyny wdzięczna. I jeżeli dzielicie się swoimi opiniami, to uważam, że jest to świetny sposób na rozpoczęcie dyskusji, na wymianę wrażeń, także śmiało komentujcie i zapraszam Was z całego serca na mojego Instagrama, Karolina Sobańska
podcast, bo tam wrzucam od nowego roku bardzo dużo dodatkowych treści. Dyskutujemy, rozmawiamy, właśnie wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne pogłębienie tych tematów, które pojawiają się tutaj w podcaście. Wkładam w to całe serce, także zapraszam Was, naprawdę obserwujcie to konto. Oczywiście moje oficjalne konto Karolina Sobańska też na Was czeka. Jeszcze raz przypomnę, że na karolinasobańska.com/sklep kupicie moje produkty elektroniczne i w styczniu 10% ze sprzedaży zostaje przekazane na Stowarzyszenie Otwarte Klatki. My, moi drodzy, słyszymy się za tydzień w odcinku solowym, ponieważ wprowadzam zmiany do programu i na początku miesiąca będzie ukazywał się taki inspiracyjny, podsumowujący poniekąd miesiąc odcinek solowy, także mam nadzieję, że ta forma się Wam spodoba i jeżeli jeszcze mam trochę czasu antenowego i jeżeli jeszcze jesteście tutaj, to przypomnę, że na mojej stronie jest transkrypcja każdego z odcinków, także jeżeli wejdziecie sobie w zakładkę podcasty, każdy podcast ma spisaną treść odcinka, jeśli macie ochotę sobie sprawdzić coś, o czym mówiłam ja, czy też mój gość, moja gościni. Jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!